Witam kochani, dzisiaj jest czwarty dzień lipca 2023, Ruda Śląska. Chciałem poruszyć, że teraz jest czas, że ludzie się dzielą na synów diabelskich, czyli demokracja, demony, i synów bożych, czyli anioły, w Słowie Bożym. I to łatwo sprawdzić jest, bo Dzieje Apostolskie 13:10 i rzekł od pełen wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg króla Izraela. Mamy króla, bo pan to jest właśnie ten pan diabeł, co ma kopyta, rogi. W słowniku wyrazów greckich można sprawdzić, i każda religia, której Chrystus nie założył, bo nie założył żadnej, ma właśnie Armagedon, bo jest faryzejska, obłudna i są synami, córkami z fałszywym Bogu. Jana 8:44, bo Chrystus, Król Izraela, powiedział do narodu wybranego, do Żydów, że waszym ojcem jest diabeł. Czyli diabeł ma synów bożych i córki synów diabelskich. Diabeł ma, bo diabeł to jest oszczerca, i oni odczerniają prawdę Chrystusa, wykrzywiają. A teraz jest zrodzenie synów bożych i córek, 2 Koryntian 6:18 i Rzymian 8:19. Bo stworzenie z tęsknością oczekuje objawienie synów bożych. Także Chrystus był jedynym synem jednorodzonym 2000 lat temu, jako syn przyszedł, dał nam synostwo, Efezjan 1:4-5, jedna wiara bez religii. No i Efezjan 4:13, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, doskonałości Chrystusa, Syna Bożego. I wszystkie religie są martwe, właśnie umarły, bo są zakłamane, jak faryzeusze, saduceusze, groby pobielane, piele jerzmiowe, czyli dzieci diabła. 1 Jana 3:10, no ale dziecko robi w pieluchy, tak? No ale syn diabelski już może robić biznes, założyć religię, zrobić tradycje, obrzędy, nakazy ludzkie i obiecanki, cacanki, że oni tylko zbawią ludzi, bo Chrystus, tylko Chrystus mógł zbawić wszystkich, to zrobił. I nie będzie się powtarzał, bo dokonał zbawienia na Golgocie, już nie będzie nikogo zbawiał. 1 Tymoteusza 4:16, ja sam siebie zbawiam, naśladując baranka. Ten baranek, którego zamordowali, był Synem Bożym, nie był Synem Człowieczym. Bez grzechu oddał doskonałe ciało i krew jako ofiara nieskazitelna. Jako Syn Boży jest teraz w niebie, jest naszym Ojcem. Ojcze nasz, Chrystusie Emanuelu, to jest modlitwa do Niego, to jest Jahwe. 1 Koryntian 10:4 i oni już pili na pustyni z Chrystusa, z Jahwe, bo Jehowa to jest firma amerykańska fałszywych proroków. I ona ich przewyższyła wszystkich w głoszeniu, adwentystów, zielonoświątkowych, wolnych chrześcijan, protestantów. Oni są mistrzami w przekręcaniu prawdy Chrystusowej, która jest Efezjan 4:20. Nie tak się nauczyliśmy Chrystusa, nie Ellen White, adwentystów, baptystów, wolnych chrześcijan. Chrystusa się uczymy, tego prawdziwego. I 21, że prawda jest w Jezusie. Armagedon to na tych jest, co są zakłamani, bo zobaczą w sumieniu, co zrobili. Praca jest do tych, co by chcieli pracować u Chrystusa jako anioły, nie pioniery. Mateusz 24:31, bo Chrystus ma aniołów, ma swoich synów i córki, ma swoich uczniów, bo nie jesteśmy braćmi Chrystusa Emanuela, jesteśmy Jego synami, Bożymi córkami. 2 Koryntian 6:14-18, nie dotykajcie się kłamliwych, fałszywych nauk amerykańskich, bo wszelkie sekty z Ameryki przyszły i z Watykanu, tak, religijne. Także wyjdźcie z niego, ludu mój, objawienie 18:4 z katolicyzmu, i 2 Koryntian 6:14-18. Nie dotykajcie się kłamliwych nauk. Jana 4 rozdział od 14-24. Prawdziwi czciciele czczą Boga w duchu i w prawdzie. Byłem 6 lat u Świadków Jehowy, szukałem tam prawdy. I za prawdę wyleciałem, bo prawdy tam nie ma. Jana 16:2. Jehowa mnie zamordował w sensie duchowym. Ostracyz. Rodzinę moją rozbili 20 lat temu, żona i dwóch synów wzięła, odeszła. Także mam czas, żeby 20 lat przekazać Świadkom Jehowy prawdę o Chrystusie, który żyje w Jego uczniach. Ja jestem uczniem Chrystusa, Mateusz 23:8, bo jest jeden nauczyciel Chrystus, a drugi Piotra, drugi rozdział od 1 do 3, to są fałszywe nauczyciele.
którzy potrzebują, mają parcie na szkło i na syndrom władzy, jak faryzeusze, i będą kłamać, i będą człowiekowi służyć, ale są przeklęci. Bo jeśli ktoś idzie za człowiekiem, Jeremiasza 17:5, to jest przeklęty człowiek, bo człowiek człowieka nie zbawił, bo ja sam siebie zbawiam, ale zbawił mnie Chrystus. I ja teraz pracuję nad moim zbawieniem, bo apostoł Paweł napisał, że choćby głosił innym, ale sam, żeby nie był odrzucony. Biegu dokończył, wieniec sprawiedliwości zdobył i bramy piekielne Chrystusowej prawdy nie przemogą. Jak czas się wypełnił, Judasz zobaczył, że zdradził prawdę i odebrał sobie życie, bo był tak blisko i tak daleko od Chrystusa. Miał szansę 1 do 12. Każda religia nadaje na drugą, że to oni mają prawdę. Każda to robi, że to oni są najlepsi. I oszukują sami siebie, bo są po tych samych pieniądzach w świecie diabła i nie wiedzą, że Chrystus ma prawo. Galacjan 6:2, bo świadkowie mają zasady, nienawidzą najbardziej tych, co myślą i mówią prawdę, coś złego na Jehowę, na firmę powiedzą, zaraz na dywanik i czekają na Jehowę. Jehowy nie ma, straż miejską wzywają, policję straszą, Armagedonem, ostracyzmem, obmawiają, właśnie psują opinię, że ludzie, którzy są u świadków Jehowy, młodzi i nie znają mnie i tak jakby mnie nienawidzili, jakby mi coś złego zrobił. Po prostu współczuję tym ludziom, bo znam swoją wartość, wiem, że jestem Synem Bożym, jestem aniołem. Objawienie 21:12, nawet mnie tu namalowali świadkowie jako anioł i brama, bo są 12 aniołów. Tu są gwiazdy, też 12 aniołów symbolizuje 12 gwiazd. Objawienie 12:1. Co Unia okradła. I tutaj Przetecznica teraz zostanie tego wina za polczywości. Ta Przetecznica, czyli Watykan i wszystkie religie, co córy tego Watykanu, świadkowie, adwentyści, wolni chrześcijanie. Bo polityka, czyli bestia, oni ich dojeżdżają. Koniec panowania diabła. Chrystus dał nam służbę i wybiera przed założeniem świata. Apostoł Paweł, gdy się nawrócił przed założeniem świata, czyli 2 Koryntian 5:17, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Chrystus stworzy ducha prawdy, którego Adam stracił. Bo Chrystus nie stwarzał tej planety Ziemi, tylko tworzy tego ducha i te królestwo doskonałych rodzin, które Adam stracił. Dlatego Chrystus jest królem nad królami. Objawienie 17:7. Baranek zwycięży. Objawienie 19 rozdział. Jest królem nad królami, bez Pana. I on powiedział, że Nie proszę, byś wziął ich ze świata, ale zachował od złego. On się do swego ojca modlił, ale on stał się dla nas ojcem. Jana 14:17. Połączeni jesteśmy duchu prawdy. 17:20. Ewangelia na 14:17-20. No i Chrystus właśnie, to nowe miasto Jeruzalem, to jest na ziemi. Objawienie 21:2, że ono wstąpiło do naszych serc i umysłów, bo diabeł zaślepił umysły najbardziej świadków Jehowy, adwentystów i innych, tych faryzeuszy, bo katolicy są tacy, świadkowie mówili, że są analfabeci biblijni, że to przedszkole, oni są uniwersytet. A apostoł Paweł Szawy powiedział, że studiował u Gamaliela i 1 Koryntian 3:19 napisał, że mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Także świadkowie, macie mądrość, ale nie od Chrystusa. Świadkowie Jehowy, Łukasza 21:15-28. Dla tych, co chcą mieć mądrość od Chrystusa, Jakuba 1 rozdział. Poczytajcie od 12-18, że Chrystus jest dobry, nikogo nie kusi, nie wystawia na próbę. Bo modlitwa Ojcze nasz tu się z niebie, Mateusz 6 rozdział 9-15. Nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, a nie tam, że tam po prostu poprzekręcali w warszawskiej Biblii. I każda Biblia jest poprzekręcana, każda jedna. No, w czym mogę pomóc? Także bądźcie aniołami i synami Bożymi i córkami, bo Chrystus wybiera i oddziela się, każdy musi wybrzeć, musi być świadomy. Ewa w raju źle wybrała, bo po prostu usłuchała tego szatana, diabła. I Chrystus właśnie przyszedł w czasie, prawdzie, miłości przez swoich uczniów. Także Mateusz 24:31, czas na aniołów, by mogli oni mówić prawdę, że Chrystus jest najważniejszym Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem i Zbawicielem.